Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku American Truck Simulator. Ja jestem WTS, a przed wami moja ciężarówka. Dzisiaj widzimy się w Amerykanie z takiego powodu, że wyszedł nowy stan, do którego zaraz przejdziemy. Ale najpierw powiem wam, bo dzisiaj będę jechał na single player, ale będę z gościem. Dzisiaj moim gościem jest Daniel07. Siema, siema, witam wszystkich. I słuchajcie, na początek, tak wygląda moja ciężarówka, jeżdżę Volvo, mam własną naczepę z chłodnią i teraz tak, spójrzmy na mapę. Słuchajcie, jedziemy z Page przez tereny tutaj kawałek już Utah i wjeżdżamy już tutaj na Utah, na główną trasę i jedziemy do głównego miasta, Salt Lake City. To jest takie bardzo znane miasto. W sumie to ono jest chyba najbardziej znane z atrakcji turystycznych, z tego co ja się orientuję. Tam powinny być jakieś fajne góry, jakieś fajne rzeczy, więc to taki raczej powinien być teren górzysty. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, wszedł update 1.36, który kilka rzeczy zmienia. Możemy już podglądać własnych kierowców na mapie. Możemy zobaczyć, gdzie ci kierowcy są. Możemy też ich kliknąć i zobaczyć. Niestety jakieś modyfikacje sprawiły, że u mnie wywala zarządzanie tymi kierowcami na mapie. Więc no ja tego wam nie pokażę, ale taka modyfikacja jest w 1.36. Możemy podejrzeć kurs własnych kierowców. Nie wiem czemu któraś modyfikacja, którą ja mam, gryzie się i wywala. Prawdopodobnie trzeba zaczekać na update wszystkich modyfikacji pod 1.36, ale to dzisiaj nie jest ważne. Słuchajcie, dzisiaj wsiadamy do ciężarówki, ładujemy już ekran powitalny, jedziemy z ubraniami do Salt Lake City. Dobra, jesteśmy w ciężarówce. No i co, Daniel? Uruchamiamy i jedziemy, tak? Dokładnie. Daniel jedzie razem ze mną. Ja tutaj mam na manualu. Czekajcie, zapalimy sobie oświetlenie obrysówki. I słuchajcie, wyjeżdżamy. Musimy się jakoś wyczołgać z tego Wolberta. Długą mamy tą naczepę. Nie wiem czemu, słuchajcie, może wy będziecie wiedzieli, zawsze ubrania 13 ton. Jak ja podnoszę sobie tą ośkę, to przy każdym załadunku i rozładunku ta ośka mi się opuszcza. I tutaj ubiegnę was, mam wyłączone automatyczne opuszczanie osi. A dalej ta ośka się opuszcza, więc nie wiem dlaczego, może tam trzeba włączyć to automatyczne. W każdym razie po wyjeździe z magazynu jedziemy w lewo, tylko mi tutaj blokują ciężarówki, więc muszę chwilę zaczekać, zrobił się korek. Dobra, nie będziemy czekali na sprzęgle i sobie zaraz obejrzymy, jak wygląda Utah, czy będą te góry, czy nie będzie. Z tego co ja tu widzę, to ja w lewo przez skrzyżowanie i prosto. Zdążę przejechać? Nie zdążę przejechać. Dobra, zablokowałem trochę drogę. No i niektórzy będą mieli problem z przejechaniem, no ale nie mam jak się wyprostować. Muszą zaczekać. Facet czeka, mógłby tam kawałek dalej podjechać. Jest, dobra, mamy zielone. Gdzie jesteś, Daniel? Wiesz co, ja wyjechałem z Walmarta, tak? Tak, ja zaraz będę przejeżdżał koło stacji, koło HMS. Ja tak samo. Już przejeżdżam koło HMS i zaraz będę przejeżdżał koło stacji benzynowej.
I słuchajcie, lecimy. Zobaczymy, jak ta droga wygląda. Czy w ogóle dodatek Utah ma sens? Sami musicie zdecydować, czy warto go kupić, ponieważ no on niby dodaje ponad 3,5 tysiąca mil nowych dróg, więc jest to trochę tych dróg do przejechania. Kosztuje niecałe tam 40 zł bez jakichś groszy. No i w sumie co jeszcze? 10 miast. I to jest takie, no kilka truck stopów, kilka różnych tego typu rzeczy. O, tutaj 25 na godzinę. I przejeżdżamy przez jakiś... A, tutaj zapora wodna jest. No. No, to fajnie ta zapora... to wygląda. Ta zapora nieźle wygląda. Zobaczymy ją sobie. O! Z widoku tego, no, wygląda naprawdę nieźle. I na dole strumyczek. No, jak takie góry zrobią w Sunlight City, no to... No, zobaczymy. Będzie ciekawie. Zobaczymy. No, tutaj limit 35... na godzinę pod górkę. Ja nie wiem, czy ja tyle pojadę. A ile masz ton? Pojadę. 13 ton. A ja mam 15. Pojadę. Dobra, okej. Okay. I z lewej strony waga, z prawej wagi nie ma. Ale ta waga nas nie łapie. No i już mamy do 55. Ja myślę, że na początku nie powinno być jakoś specjalnie... O, mamy informację. Welcome Utah. I65 możemy jechać. No i widzimy w sumie jakieś takie kaniony, jakieś góry. Glen Canyon. Fajnie wiedzieć. No to przejeżdżamy przez Glen Canyon. Ale fajne smaczki właśnie, że dodali takie na przykład Welcome to ten canyon, tak? No tak, no tutaj oglądamy ten kanion, tutaj te takie nadbudówki. Wygląda to naprawdę fajnie. Fajną zrobili widokową trasę. Tak, tutaj ta trasa w stronę St. George wygląda całkiem nieźle. Mnie tu trochę zhamowały samochody. Chociaż tutaj do 65 to coś oni się wloką. Nie wiem czemu, może przed tymi takimi szykanami, że w lewo, w prawo. W każdym razie wleczemy się troszkę za nimi. Nie ma gdzie ich wyprzedzić nawet. No i ten samochód przed nami cały czas próbuje nas tutaj wyhamować. Może gdzieś zrobi się trochę szerzej, to pojedziemy zaraz trochę będziemy szybciej. Mieli dwa pasy, Wojtek, wiesz? Więc... Tak, ja już właśnie wjeżdżam na te dwa pasy, tylko teraz jest pod górkę, więc teraz trzeba się... Ale teraz się sprężaj, bo za chwilę będzie znowu zwężka. Aha, no to ja chyba nie zdążę. Zaraz za tym zakrętem jest zwężka. Już jest zwężka, niestety. Ale nie dałem... jest przerwana ciągła. Znaczy, przerwana ciągła. Linia przerwana. Ciągła. Spróbujemy wyprzedzić. Nie wiem, czy... Tylko, że zakręt zaraz jest. No niebezpiecznie, niebezpiecznie. Dobra, chowam się. Okej, okay, wyprzedziłem. Ja nie dałem rady. Wyprzedziłem. O, Trading Post. Jakiś taki duży billboard. Super. I do 45. Wjeżdżamy. Kanap. Kanap? Może kanapkę? A weź mi już smaka kanap. Nie rób. A my sobie zjadł, co nie? Kanap. Jesteśmy w kanap. To tylko jakaś mieścina, przez którą przejeżdżamy. Stacja benzynowa, truck stop. Tutaj jest, żeby zwolnić do tych 35, więc troszeczkę odpuścimy. Ale patrz, niby mały ten truck stop, a jednak jakiś klimat jest, co nie?
No, ale to miasteczko takie, przez które to kanał, przez które przejeżdżamy. O, Mexican restaurant. No jest co podziwiać. O, i tutaj odbijamy w lewo. Ja myślałem, że będziemy bardziej w prawo jechać, a tu w lewo. W każdym razie, w momencie, kiedy jeszcze czekamy sobie na światło, ja wam włączę mapę. I słuchajcie, dojechaliśmy do pierwszego tego miejsca, gdzie z powrotem wracamy do Arizony. I później za chwilkę znowu wracamy do Utah, ale zobaczcie na samą mapę. Sama mapa, tak jak wujek Bochun u siebie w odcinku mówił, ma dwa duże placki. Nie wiem, czy widzisz, Daniel, na mapę. Ma dwa takie duże placki, w których nic nie ma. Podobno w tych plackach jest zrobiony, tam jest jakiś park narodowy. I po prostu tam nie ma głównych dróg, tylko tam są jakieś mniejsze drogi. Jednakże myślę, że można było coś umieścić. Zapewne na przykład na mapie MHA Pro coś zrobią z tą mapą, żeby ją trochę wzbogacić. No bo troszkę szkoda tego miejsca, które jest niewykorzystane i do którego pojechać nie możemy. Wróćmy do gry. Zaczekajmy na to nasze światło. Zaraz powinno się zapalić zielone. Dobra, teraz skręcają z tego pasa w lewo. I teraz albo my, albo będzie prosto. Jest prosto. Pewnie za chwilkę. Dobra, ja wezmę łyka kawy. Co prawda nie jest wcześnie, ale trochę trzeba się ożywić. Dobra, jedziemy. Trzeba się trochę ożywić, bo ja miałem ciężkie przedpołudnie w szpitalu i teraz najchętniej bym odpoczął, ale no obiecałem, że będzie film. No to nagrywamy, tak? No, dlatego za sumienność dla Wojtka ja bym wam polecił zostawić łapkę w górę oczywiście, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów, tak? Żebrolajka. Trzeba. Dobra, i słuchajcie, wyjeżdżamy, mamy tutaj 55, to jest jakaś taka jednopasmowa droga. Arizona. No i z powrotem pokazuje, że wjeżdżamy do Arizony. Ja za wolno zmieniam te biegi. Rozgadałem się z wami. Dobra, wjechaliśmy z powrotem do Arizony. No niestety tak wiedzie ta droga, że wracamy do Arizony, ale za chwilkę znowu będziemy w Utah. No, za małą chwilkę pewnie tam wrócimy. Przepraszam. Dokładnie. Ja trochę dałem szybciej niż powinienem, bo 60 już mam na liczniku. Odrobinę zwolnię do tych 55. W każdym razie coś się dzieje. Tutaj znowu jakieś zwolnienie do 35. Ja to oleję, bo co chwila zwalniać. Dopiero się rozpędziłem, a znowu zwalniać. Aha, muszę zwalniać, dlatego że tutaj skręca. Dobra, okej. Okay. Czyli to było uzasadnione, żeby zwolnić do tych 35. Ale już pokazuję 65 na nowo. Wiesz co, najfajniej jest, jak rozpędzisz się raz i nagle ciebie ściąga waga, wiesz? Tak, ale ja widzę, że w ogóle tak. Jest 65, wyjeżdżamy z miasta. Za chwilę jest znak 50 i za chwilę znowu znak 65. Trochę to jest bez sensu, ale za to teraz widać taki kawałek tej drogi, takiej jeszcze widać, że to Arizona, a w oddali widać góry. To tutaj dużo mówi w sumie o tym, że kierujemy się właśnie do stanu Utah. Zaraz będziemy tam wjeżdżać w te góry. Teraz zobaczymy. Tak, znowu do 50. No, cały czas są te zmiany prędkości. Tak. I koło Tibit przyjeżdżamy. Taki markecik, ale on chyba nie ma
Nie ma możliwości w nim rozładunku. Teraz Hilldale. Wjeżdżamy do miasteczka Hilldale. Jest 40 przelotowa. I zaraz 65. No, te prędkości się zmieniają bardzo szybko. Jakby tak człowiek chciał co chwila hamować i zwiększać prędkość, no to jest to w sumie niewykonalne, tak? Trochę za duże te zmiany prędkości, jak dla mnie, jak na takim małym obszarze. No i czekam, kiedy zaraz, kiedy pokaże się, że już jesteśmy z powrotem w Utah. Ja zaraz to podejrzę na mapie. Myślę, że dopiero jak dojedziemy do St. George, jak już wyjedziemy z tamtego miasta, wtedy nas przywita znowu Utah. Moim zdaniem już powinniśmy być, bo już jesteśmy na terenie Utah. Już jesteśmy na terenie Utah i już powinniśmy być... zobaczyć, tak? Jakiś znak informujący. No ale nic nie było. Za to zwolnienie kolejne. Ale po prawej stronie runway, taki fajny fragment tych, można powiedzieć, gór, skał. Tak, w ogóle tutaj są takie fragmenty. Są skały. Jest tutaj taki track ramp. Nie wiem, do czego to ma służyć. Jakiś zjazd może, żeby na chwilkę zjechać, czy coś. Wiesz co, to jest do wyhamowania ciężarówką. Że możliwe, jak za szybko jedziesz, to wlatujesz w to i to jest taki żwir, który bardzo szybko wytraca twoją prędkość. Aha. No to w takim razie takie rzeczy nawet zrobione najwidoczniej są. To teraz przed nami taka duża góra, a my teraz zjeżdżamy w dół. No i bardzo dobrze, rzeczywiście czuję się... Oj, tutaj do 35, bo światła zaraz. Czuję się, jakbym rzeczywiście był już w Utah. Widzę te góry, czyli wszystko jest ok. I my tutaj w lewo. Ale nie zdążę na światło. Dobrze, zaczekamy. Niech się zmienią w takim razie. Dojechaliśmy znowu do jakiegoś miasteczka. Tutaj mamy tablicę, ale to, że w tamtą stronę do miasteczka Kenap i Colorado City. A co to za miasteczko, w którym jesteśmy, to nie wiem. Nie zauważyłem żadnej tablicy przy wjeździe, może za szybko jechałem. Może powinienem jechać trochę wolniej i się bardziej rozkoszować tą drogą. Ja też żadnej tam tabliczki nie zauważyłem. W każdym razie teraz pokazuje, że jedziemy 9 West. Czyli kierujemy się na zachód. Zaraz ta droga pewnie przejdzie w jakąś inną, bo one się tutaj dosyć szybko zmieniają. A my lecimy ogólnie do 15. 15, która będzie przechodziła przez całe Utah. No i ja stanę w korku. Stoisz w korku, bo są kolejne światła. Go straight. Tak, i właśnie podjechałem, stwierdziłem, że pojadę lewym pasem, bo na prawym taki korek, że ciężko byłoby ruszyć. Ale za to reklama się trafiła. King of Las Vegas. Daily at 11 p.m. Okej. Czyli jakiś ten, jakaś impreza w Las Vegas. King of Las Vegas. Nie wiem, co to jest. Ale wiesz co, ja tak teraz zauważyłem, że przez chwilę możesz się nawet czuć tutaj, ale przez małą chwilę jak na MH Pro. Przez te billboardy. No, że coś jest, że coś się dzieje, prawda? Dokładnie. Już nie ma tej monotonii, że masz tylko drogę. Dobra, i próbujemy jechać w górę. Tutaj troszkę sobie z tymi półbiegami się pobawimy. Żeby ciężarówka dała radę. Zrobiłem wszystkich na tym, więc w sumie
Zaraz zobaczymy, jak będzie dalej. Dalej też pokazuje jakieś skrzyżowanie. Aha, i tutaj już pokazuje, że odbijamy na nord, czyli wjeżdżamy na 15. Czyli jest ok. Jak wjeżdżamy na 15, to już będzie ok. A na 15 możemy lecieć nawet 80 mil. Salt Lake City jest 35 tutaj na wjeździe. Nie wiem, czemu kazało mi jechać prosto i skręcić w prawo, jak tutaj można po łuku. Dobra. Jakoś tak dziwnie mnie poprowadziło. Mnie tak samo, dziwnie. Nie po łuku, tylko kazało mi jechać prosto i w prawo. No, dokładnie. Jakiś błąd jeszcze ten. Widać, że jeszcze są błędy, jeszcze coś jest niedopracowane, ale to spokojnie, wszystko się ten. I mamy. Czyli nord, jakieś łatki tablica na pewno wejdą. No i dokładnie, i jest tablica Salt Lake City North, jest 80 na godzinę, jest jeszcze jakaś tablica It's the low, ale nie zdążyłem przeczytać, co tam było więcej napisane. My w każdym razie robimy tak, robimy tą ciężarówkę i przyspieszamy. Robimy pogoń, tak? Chcemy troszkę tej prędkości nabrać. Szczególnie, że tutaj możemy jechać 80, więc czemu by nie? Dobra. I cały czas tak czuję, że jedziemy pod górę tą 15, nie? No, ja mam takie wrażenie, że cały czas jest pod górę, dlatego ja staram się tak na wysokim biegu jechać. Zaraz zobaczymy, jak skrzynia w Volvie. 1500-1600 obrotów, 70 mil na godzinę. A jak damy na najwyższy bieg, to ja się rozpędzam do 70-75. South Main. O, odkryto Cedar City. Nie wiem, jak to się czyta. Kedar albo Cedar? Też nie chyba, wiem. Chyba Kedar. W każdym razie, słuchajcie, 1500 obrotów i 70 parę na godzinę. Żeby było 80... O, do 80 nawet nie dojdę, bo jest zwolnienie do 75. Dobra, niech będzie te 75. Ja na najwyższym biegu mam 1500 obrotów, więc słuchajcie, raczej szybciej niż te 75 nie wypada jeździć, bo to już paliwo idzie porządnie, już wykracza poza zielone pole, więc polecimy sobie te 75. Ale postaramy się też tak rozglądać troszkę, żeby zobaczyć, jak wygląda to Utah. Na górze widzę stację Hertz z pokazanymi... Oj, czekajcie, bo przy na tym zbliżeniu trochę zacząłem się kołysać. Tam widać było ceny paliw, więc fajnie, że na wzgórzu jest widać stację benzynową i widać ceny paliw. Znowu mamy North i Salt Lake City i znowu mamy tą tablicę It's the low, ale no nie mogę przeczytać, co na niej jest, bo jadę za szybko. I są też dodatkowe jakieś billboardy, tak? Jakieś billboardy się pojawiają. Ja minąłem przed chwilą billboard, jak to było? Drink, drive, lose. Tak. A ja mijam jakieś roboty drogowe. Do 55 jest obowiązek zwolnić przy robotach. No to zwolnimy, no odrobimy. No mi już się te roboty skończyły i mam 8-0 dalej. No ja też. No to możemy dawać. Tutaj szczególnie, że kawałek jest z górki, to można się rozpędzić, ale ja chyba do tych 75 chyba nie dam rady, bo nie chcę mi... No nie chcę wychodzić poza zielone pole. Myślę, że całkowicie wystarczy mi te 75.
Jakbym miał trochę inne te przełożenia w tej skrzyni biegów, może dałoby radę podciągnąć pod te 80. Tutaj najwyraźniej nie jest przygotowany na to Volvo, nie jest przygotowane z tą 18-biegową skrzynią biegów, nie jest przygotowane na takie prędkości, bo dosłownie 75 mil na godzinę i mam 1500 obrotów. Nie wiem jak u ciebie, bo ty jeździsz innym Volvo, tak? Bo ty jeździsz Volvo od Aradecha, tak? Od Aradecha, dokładnie, i mam 12 przełożeń. Jestem na 12 przełożeniu i już przekroczyłem 1500 obrotów. Można powiedzieć, że mam 1650. Przy jakiej prędkości? 7,5. Czyli gorzej u ciebie to wychodzi, jeszcze, bo ja mam 1500. 1500 obrotów. No tak, no to znaczy, że niestety, ale przy niektórych to trzeba zwolnić. Jak chcesz, możemy zwolnić. O, tu jakieś drzewa się pojawiły takie. No, jakieś drzewa. Pousychane. Ja proponuję może jakieś 65, żebyśmy patrzyli na to, jak ta Juta wygląda, tak? Dobra, okej. Okay. To ja w takim razie puszczam tempomat i niech sami zwolni do tych 65. Ja oszczędzę trochę na paliwie. Zaraz zobaczę, ile mamy jeszcze do przejechania, bo chciałbym, żebyśmy się w filmie zmieścili w 30 minutach, ale się chyba nie zmieścimy. Czekajcie. 65. Dobra, ustawiłem 65. Jakieś tam 1300 obrotów mam przy 65. A wiesz co, WTS, nie wiem czy odczułeś to samo co ja, ale jak już jechałem te 75 mil, to takie mam dziwne uczucie, że jadę za szybko. Że no bo to jest dosyć szybko, tak, to jest dosyć szybko. Spalanie 2,8, 2,9 to jest całkiem niezłe. Mam nadzieję, że zejdę do 3 litrów na mile. Zobaczymy jak to wyjdzie. 86 stopni Celsjusza, ale to jest. Ale to jest ten. Nie, no tutaj mam Celsjusza, ale to jest temperatura silnika bodajże. Aha. Oleju 90 i od ostatniego wyjechania 661 mil. Dobra, okej. Okay. To już mniej więcej wiem. Jak to wygląda, ale tutaj widzę, że oszczędnie. Jest jakiś taki paseczek przy tych prędkościach, który pokazuje chyba, czy jest oszczędnie, czy nie. W każdym razie dobra, bo ja się skupiam teraz na tym, na czym się nie powinienem skupiać, czyli na zegarach samego Volvo, a nie o Volvo dzisiaj rozmawiamy. Słuchajcie, jakieś miejsca mijamy, jakieś billboardy widać, ale ogólnie sama droga wygląda jakby szła przez takie niziny, nie? No, dokładnie. Przez takie małe pagórki, nieduże rzeczy. Znowu widzę tą tablicę It's the Low, coś tam. W końcu się zatrzymam i zobaczę, co tam jest napisane. Czekaj, jakąś mam inną tablicę. Happy Cattle. Happy Cattle. Dobra, fajna kolejna tablica. Service River chyba tam było? Chyba coś takiego było, no. Nazwa rzeki. I znowu do 80, czyli mamy całkiem niezłą prędkość, tak? Możemy tutaj w tym Utah rozwijać, tak jak w Arizonie, do 80, tak? Ale nie myślę, że już dla mnie ta prędkość jest za duża, bo jestem przyzwyczajony do Eurotrucka, gdzie tam jechać 80, ale kilometrów na godzinę 90, a tutaj to no już tak, ale jest tutaj grubo. No 65 to jednak jest 105 na godzinę, tak? No. Więc 65 to już jest szybko, o jakaś budowa po prawej stronie. Złomowisko też w sumie. No takie złomowisko chyba, no. Oj, i za bardzo zjechałem na lewo, a w tym momencie mnie wyprzedzał i niestety się szczepiłem z jakąś ciężarówką. Teraz zobaczymy, czy ja w uszkodzeniach coś zrobiłem. Nie, na szczęście nie, delikatnie. Delikatnie się obtarłem. Zapatrzyłem się na to złomowisko
I no niestety, jak się zapatruję, to czasami ciężarówka potrafi mi gdzieś zjechać na bok. Ale cały czas nie widzę tych gór. Ja liczyłem, że zaraz się pojawią jakieś góry. Cały czas nie widzę żadnych gór tutaj. Może coś bliżej samego Utah. Znaczy nie Utah, tylko samego bliżej tego Salt Lake City. Chociaż, słuchajcie, nie wiem. U mnie jest na tyle kiepsko, że już się robi ciemno. Aha, no nie, no to ja jadę od samego rana, więc u mnie jest widniutko. Jednak, słuchajcie, mamy do przejechania już tylko 70 mil. Już dojeżdżamy do Provo, czyli jesteśmy przed Salt Lake City. I powoli dobijamy do Provo. Tutaj jest zaraz informacja, że już do 70. Kolejny jakiś fajny billboard. I słuchajcie, tak bardzo szybko się przejeżdża te odległości, czyli te Utah jest bardzo, bardzo małe. Jeżeli będziemy jechali z jakiegoś innego stanu do Utah, no to możemy rozszerzyć swoją drogę. Możemy naprawdę pojechać całkiem niezłe trasy już teraz, ale jeżeli chcielibyśmy jeździć na przykład po samym Utah, no to będą to nieduże kursy, w okolicach do 400 mil, myślę, maksymalnie, tak? To trochę tak jak Waszyngton. Waszyngton też nie był duży. Nie wiem czemu teraz coraz mniejsze robią te stany. Coraz... nie wiem, czy to chodzi o skalę, że skala nie pozwala na to, żeby te stany były takie wielkie. Czy rzeczywiście te stany mają na przykład 500 mil z północy na południe? No bo tak by wychodziło, nie? Że z północy na południe to jest około 500 mil. No będzie trzeba to zweryfikować. No to można sprawdzić na mapach Google, spróbować zaznaczyć i sprawdzić, ile jest mniej więcej z tego miasta Page do Salt Lake City i zobaczyć, czy tutaj jest to dobrze wyskalowane, czy raczej średnio. Ja zobaczę, którą ja mam godzinę. Chociaż ja mam też 17.51 już. Też się zrobiła godzina późno. Zapalę światła. West Wallay, Salt Lake City. Cały czas mnie prowadzi do Salt Lake City. Cały czas jedziemy prosto, ale ja tych gór nie widzę tutaj. To mnie martwi. Mi się wydawało, że Salt Lake City jest obsiane górami właśnie. Czy może nie aż tak górami, ale rzeczywiście powinno być widać? No, że w no, Salt Lake City z tego co... No ja już dojechałem. Z tego co ja słyszałem... O, czekajcie, bo... Aha, ja powinienem tutaj zjechać, a nie mogę zjechać, bo mam roboty drogowe. Czekajcie, spójrzmy na mapę. Słuchajcie, na miejscu, w którym powinienem zjechać w bok, na tą drogę 80, ja, Daniel, nie zjadę. Dlatego, że u mnie są jakieś roboty drogowe, ja muszę jechać aż pod Ogden i tam zawrócić i z powrotem się wrócić i skręcić na ten. Więc tutaj nam się odrobinę wydłuży. Nie sądzę, żeby bardzo się wydłużyła ta droga, ale odrobinę się wydłuży. No w oddali jakieś górki, no bo to nie można nazwać góry. Jakieś no góry jakieś... Znaczy nie, no... górki są, no. Może góry nie, no, też, no. Powiem tak, no jakieś góry są. Popatrz na prawo, no, takie na lewo. Małe, bardzo małe. Nie, no ja widzę całkiem niezłe te góry, słuchaj. Myślę, że takie jak na narty to mogłyby się nadawać. Tylko brakuje mi śniegu, bo tak naprawdę w Salt Lake City to mi się kojarzy ze śniegiem i z zimowymi atrakcjami, czyli znowu wracamy do tego, że przydałyby się sezony w Eurotracku. Kurczę, jak ja bym w American Tracku, w Eurotracku zresztą też,
jak ja bym chciał, żeby SCS Studio opracowało nam sezony, że jeździmy w zimę. Wiadomo, że... O, tutaj mogę skręcić w prawo. I to by było świetne, że w momencie, kiedy jesteśmy, na przykład w zimę na wybrzeżu w Kalifornii, no to wiadomo, jest ciepło. Tam, nie wiem, po 10 stopni czy po 15 stopni w zimę mają w Kalifornii i bez problemu możemy sobie tam śmigać, ale jedziemy trochę wyżej, już do Waszyngtonu i pojawia się śnieg, tak? Takie coś by mi się marzyło, żeby było w ATS-ie i w ETS-ie, żeby jednak w ETS-ie byłoby łatwiej, bo raczej większość Europy jest w tej samej strefie klimatycznej. Czyli jak ten śnieg zaczyna spadać u nas w Polsce, no to raczej w całej Europie też spadnie, tak? Prędzej czy później, nie? No dokładnie. Ale wiesz co, mogliby zrobić taką pogodę live, bo z tego co ty mówiłeś, to w X-Plane coś na tej zasadzie chyba jest, co nie? Tak, jest pogoda, która jest pobierana z serwerów różnych lotniskowych i jest pobierana aktualna pogoda z aktualnymi wiatrami, więc no nie ma możliwości. Mamy realną pogodę, mamy realny czas, czyli no nie wiem, jak wylatuję o 19 z Londynu, to przylatuję w dzień do Ameryki, no bo tak idzie czas. Ten czas się cofa, czyli powiedzmy o 19 wylatujemy, a o 21 już jesteśmy w Ameryce tego samego dnia. Można tak powiedzieć, że tak ten czas jest naciągany, tak? Gdyby udało się SCS wprowadzić coś takiego jak właśnie prognoza pogody realna, no to myślę, że te musieliby najpierw zaadoptować zimę, nie? Zimę, jesień, wiosnę, lato. Wiesz co, ale to samo by... ustawienie tego, żeby się zmieniało równo z tym, na przykład jak jest pora roku, to nie jest trudne. Tylko najtrudniejsze jest to, żeby zrobić właśnie fizykę, że jak na przykład wjeżdżasz w liście, no to jednak inaczej ta ciężarówka się zachowuje. No tak, ja myślę, że czy na śniegu chociażby inaczej. Tak, dokładnie. Ja myślę, że w ogóle można by zrobić tak, że taki sezon trwa na przykład 15 dni gry. Czyli 15 dni w grze jeździmy i zmienia nam się sezon. No bo wtedy byśmy przechodzili przez te sezony w jakiś tam sposób, tak? Tak jak mniej więcej w farmingu możemy sobie ustawić, że sezon trwa tyle i tyle i to jest fajne. Na przykład w farmingu mam teraz sezon ustawiony na 3 dni, że jedna pora roku trwa 3 dni. Dzięki temu, dopóki mam małe gospodarstwo i nie mam co za dużo robić, no to tego czasu nie przewijam, tylko wykorzystuję te 3 dni na oranie, sianie, zbiór plonów i tak dalej. I dopiero później na przykład przychodzi lato, zbiór plonów, jesień, zima, wtedy zajmujemy się obsługą maszyn czy jakimiś innymi rzeczami, ale mamy na to zawsze 3 dni na ten. Dopóki mam małe gospodarstwo, 3 dni wystarczają. Później będzie potrzeba więcej czasu i później na przykład w zimie można sobie to zresetować i zrobić na przykład po 6 dni albo po 8 dni, tam chyba do 20 paru dni na sezon, tak? Więc w zależności od tego, ile tej pracy w rzeczywistości jest, albo w jakie mamy przyspieszenie czasu, bo to też jest ważne, tak? No ale skoro można zrobić w farmingu, można zrobić w X-Plane, no to mam nadzieję, że można i zrobić w ETS-ie, tak? Czy w ETS-ie, czy w ATS-ie, ogólnie w produkcjach
SCS Software. Dobra, ja dojechałem do tego Seal Goods. Zakręcam. Tutaj mam dosyć łatwe parkowanie. Ja mam wybór automatyczny parkowania. Nie mam ustawionego łatwego, trudnego, tylko mam tak jakby automatyczny, czyli dla mnie to jest realne. W zależności gdzie firma chce, tam się podstawiam. Dobra, jesteśmy. I słuchajcie, jeszcze kawałek. Ja sobie wyprostuję, bo... O, teraz będzie prosto. Teraz odrobinę cofniemy. Dobra, jest podświetlone. OK. I teraz słuchajcie... Kurczę, nie mam jak zdjęcia zrobić. Teraz może sobie zdjęcie zrobimy. W każdym razie ja muszę zrobić zdjęcia do firmy z ładunkiem. Tak wygląda mój trak. Musimy, słuchajcie, zgasić światła, musimy zgasić silnik i oddajemy ładunek 458 mil. Dobra, poziom 26 wszedł. Sprawdzimy sobie. Szybko trasa minęła. Sprawdzimy sobie od razu aktualne. Tak, bardzo szybko minęła, chociaż ten czas jednak poleciał. Zobaczmy, gdzie mamy. Mamy do Ogden, Utah, mamy do Provo, Elko, Arizona, Nevada, Sacramento, Kalifornia, Oregon, Medford, Portland, Oregon. A do Burns, ja chciałem do Burns ładunek, a do Burns niestety nie mam. A może gdzieś jeszcze bliżej mam? Słuchajcie, jest do Nevady, są telewizory. Zobaczymy sobie jeszcze, jak będą wyglądały przejazd tutaj do Nevady, a później powrót. Będę chciał wrócić na Utah, więc sobie wezmę te telewizory, żeby mi załadowali. OK. I słuchajcie, załadunek poszedł dobrze. Zrobimy sobie zdjęcie na okładkę. Ja myślę, że takie zdjęcie tutaj od spodu ciężarówki. Niestety mogłem zrobić jakieś ładne zdjęcie przy tym, jak wjeżdżaliśmy do Utah. To mogłem zrobić. No tam mieliśmy możliwości dużo. Przy tej tamie mogliśmy zrobić. Tak, ja nie zrobiłem, a było kilka możliwości, ale to dobra, to tylko miniaturka jest. Więc o, tutaj może jeszcze zostawię trochę miejsca na tytuł. Dobra, OK. I słuchajcie, teraz tak, spójrzmy na mapę. Zobaczcie, ile odkryłem obecnie stanu. Odkryłem całą tutaj z dołu od Page 89, 59. Mamy nagrania 50 minut niecałe i całą tutaj 15 praktycznie od niecałego, bo od St. George kawałek w górę mamy odkryte. Całą 15 do Ogden mam odkrytą. Mogę jeszcze tam do góry do Logan pojechać, ale praktycznie zostało kilka mniejszych dróg oraz została 191 w Moab i z Moab do Kajenty i do drogi 191, która idzie w stronę tutaj Holbrook. To taka mniejsza droga. Została 70 do odkrycia, która też nie wygląda na za dużą drogę. I słuchajcie, kilka tutaj dróg koło Vernal. Słuchajcie, nie jest to duży stan. Musicie się sami zastanowić, czy na przykład nie zaczekać do przeceny. Ponieważ 40 zł za tak mały stan jest to trochę dużo. Jak ty myślisz? No faktycznie, no 40 zł to jest taka dość wysoka cena jak na to, co dostajemy. Tak, jest niedużo tych miejsc. Co prawda mamy kilka miejsc załadunku, rozładunku, ale jest ich niedużo ogólnie, więc no słuchajcie, jakby nie było, ja bym chciał, żeby no tutaj jeszcze ktoś coś zrobił. Zaczekamy na mapę MHA Pro i zobaczymy, co przyjdzie z czasem.
I w przyszłości na pewno jeszcze pojedziemy po Utah, odkryjemy jeszcze inne miasta. Ja postaram się tak ułożyć, żeby z wami jeszcze pojechać w inne miejsca, żebyśmy trochę jeszcze odwiedzili, ale to na przykład za jakieś 2-3 tygodnie, bo wrócimy na razie do ETS-a, a do ATS-a będziemy wracali tak z doskoku. Dobra, słuchajcie, no na koniec, no nie będę wam już pokazywał, bo już wiem, że tutaj mi wywala, zlecenie mam w toku, więc ja jadę dalej z Danielem, a wam bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek i słuchajcie, musicie sami ocenić, czy chcecie kupić, czy nie. Ja chcę kupić i kupiłem, dlatego że no ja po prostu no nie mogę się obejść bez kolejnego stanu. A druga rzecz, chciałem wam zaprezentować, żebyście i wy mogli zobaczyć, jak wygląda kolejny stan. Nie wiem, jak tobie się, Daniel, podoba. Może byś tak podsumował w dwóch zdaniach, jak tobie się podoba. Na pewno bardzo mi się podoba zróżnicowanie terenu, znaczy terenu. No w sumie terenu też, bo te billboardy, nagle potem jakieś drzewka były, jakieś skałki. To jest naprawdę atrakcyjne. To nie jest jakiś stan, przez który będziemy przejeżdżać i będziemy się nudzić. No ale też no ta cena no troszeczkę jest za wysoka. Gdyby chociaż o te 10 zł była mniejsza, to według mnie byłoby to adekwatne do tego, co dostajemy. Ja myślę, że Salt Lake City mnie trochę rozczarowało. Myślałem, że będzie trochę więcej rzeczy, trochę lepiej zrobione. Tak mi się wydawało, taką nadzieję miałem, wiesz? Mhm. Że coś tam będzie więcej, że to Salt Lake City będzie jakoś fajnie rozbudowane, albo będzie jakoś fajnie zrobione takie małe miasteczko, w zależności od tego, jak do tego podejdą. A tutaj jakoś tak, no nie powaliło mnie, chociaż może po przejechaniu na drugą część tego Salt Lake City, czyli tutaj na stronę południową, tu gdzie jest Astel, tu gdzie jest dwa razy Astel, tu gdzie jest Walbert, stacja benzynowa, czy garaż, Waga, czy HMS, no to może tutaj coś więcej, Plaster Sons, może tutaj coś więcej jest ciekawego do obejrzenia, jeśli chodzi o ten Salt Lake City. W każdym razie całe te góry tak jakby są po prawej stronie i tak jakby ta 84 objeżdża te góry. Tak by mi się wydawało, że mniej więcej tak to jakoś jest. No my w te góry nie wjeżdżamy, tylko je objeżdżamy dokładnie. No właśnie, no ale to chyba normalne, bo droga powinna objeżdżać w sumie góry, a nie się po nich piąć tam do góry, do dołu. Jeżeli jest możliwość, to pewnie ta droga je objeżdża. Dobra, dzięki ci, Daniel, za obecność. I słuchajcie, do zobaczenia, trzymajcie się. Widzimy się za tydzień w ETS-ie. Wszystkiego dobrego i miłego weekendu. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.